kanale Moja Turcja od Kuchni. Ja mam na imię Emilia, a to, co przed chwilą usłyszeliście, to był ezan, nawołanie do modlitwy, który 5 razy na dzień możemy usłyszeć właśnie z minaretów, meczetów, których jest dużo więcej w Sivasie niż w Izmirze, więc nagranie takiego ezanu jest dużo prostsze niż właśnie w Izmirze. Obecnie jesteśmy w Sivasie, jest to miasto w środkowej Anatolii. Jesteśmy tutaj ze względu na rodzinę mego męża, ponieważ mój mąż pochodzi z Sivasu. Jest tutaj jego rodzina, rodzice, siostry i brat. My ich odwiedzamy. Nie przyjeżdżamy tutaj za często, ale staramy się odwiedzać ich raz w roku. Mąż i córki przyjeżdżają tutaj zimą, ze względu na to, że w Sivasie pada śnieg, a śniegu w Izmirze nie ma, a jeśli jest, to bardzo mało. Dlatego dziewczyny chcą zawsze przyjeżdżać na ferie do dziadków, żeby się nacieszyć śniegiem. Co wam mogę opowiedzieć jeszcze o Sivasie? Sivas jest głównym miastem prowincji o takiej samej nazwie, Sivas. Mieszkańców prowincji jest 350 tysięcy. Sivas leży w środkowej Anatolii, tak jak Yozgat, Konya czy Kayseri. I moim zdaniem jest to miasto dość, a może nawet bardzo konserwatywne. Co to znaczy? Ludzie tutaj są przywiązani do religii i do tradycji tureckiej, dlatego ich życie toczy się zupełnie w inny sposób niż osób właśnie w zachodniej części Turcji, w Izmirze, który konserwatywny moim zdaniem nie jest. Izmir jest najbardziej zeuropeizowanym miastem w Turcji. Na czym polega ten konserwatyzm? Ja tu sobie wszystko zapisałam, żeby nic nie pominąć. Przywiązanie do religii. To znaczy, że osoby przestrzegają wszystkich zakazów, nakazów religijnych, do tego swój dzień podporządkowują właśnie im i porom modlitw, czyli dzień takiej osoby zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy modlitwą wieczorną, ostatnią modlitwą, piątą modlitwą. I na przykład spotkania nie są planowane według godzin, tak jak my to mówimy, o spotkajmy się o 12 czy 1 albo wieczorem o 18, ale spotkajmy się po modlitwie południowej albo kolacji dzisiaj jemy po modlitwie wieczornej i właśnie rodzina mego męża najczęściej właśnie kolację je po modlitwie wieczornej ze względu na to, że teść na modlitwę chodzi do meczetu i po powrocie z meczetu właśnie wszyscy siadają do wieczornej kolacji, czyli pora kolacji zależy od pory modlitwy, a pora modlitwy zmienia się w zależności od pory roku, czyli godzin kolacji nie ma stałych. Tak to można powiedzieć. Co jeszcze? Tak jak wiemy, w islamie osoby właśnie bardzo przywiązane do modlitwy przestrzegają podziału płci, które w islamie obowiązują, przestrzegają ubioru, ubierają się, to znaczy zakrywają włosy. Tak sobie myślę, przypominam sobie, ale chyba wszystkie kobiety, które znam z rodziny mego męża, noszą chustki, oprócz drugiej synowej mojej teściowej, żony brata mego męża. Ona również nie nosi chustki, ani ona. Oprócz tego ciotki, kuzynki, wszystkie noszą chustki. Podział płci, na czym on polega? A polega na tym, że kiedy spotykamy się w gronie rodzinnym, najbliższej rodziny, kobiety, oprócz tego, że mogą zjąć chustkę i chodzić bez chustki, właśnie mogą się swobodnie
zachowywać. Nie mogą tego robić, czyli muszą mieć zasłonięte włosy, kiedy pojawia się ktoś obcy. Dodatkowo wtedy następuje właśnie podział płci na haremlik, selamlik i po prostu mężczyźni przechodzą do innego pomieszczenia, kobiety siedzą w innym pomieszczeniu i kiedy podaje się czy herbatę, czy jakiś poczęstunek mężczyznom, kobieta nakłada chustkę, puka do drzwi pomieszczenia, w którym siedzą mężczyźni, podaje tacę jednemu z mężczyzn z rodziny i on serwuje herbatę czy jakieś tam przekąski, a później znowu jest pukanie do drzwi i się odbiera tacę, pustą tacę. Tak to wygląda. Oprócz tego, z tego co ja zauważyłam, ogólnie kobiety wolą przebywać we własnym towarzystwie, mężczyźni w towarzystwie mężczyzn. Ogólnie jest tak, że spotykają się rodziny, spotykają się dopiero na kolacji. Pomimo tego, że mój teść jest na przykład na emeryturze, on większość czasu spędza poza domem, idzie do meczetu, tam się modli, spotyka się z kolegami, no i kiedy mężczyzna pracuje, to część dnia spędza w pracy, potem spotyka się z kolegami i dopiero przychodzi do domu właśnie na kolację, a w tym czasie, kiedy mężczyzny nie ma, kobieta może się spotkać z koleżankami, może organizować na przykład gyn, czyli dzień, i na takim dniu kobiety właśnie przygotowują różne przekąski, różne pyszności i zapraszają koleżanki, rozmawiają albo się modlą tutaj w Civasie właśnie. Kobiety najczęściej albo czytają Koran, albo się modlą w innych częściach Turcji. Wiem, że organizują sobie imprezy, nawet z tańcami włączają muzykę i tańczą. Tego tutaj w Sivasie, przynajmniej w środowisku, w którym ja jestem, tego nie ma. Nie ma tych tańców, nie ma tego klimatu imprezy, że tak powiem. Co jeszcze? Zaraz zobaczę, sprawdzę, o czym jeszcze chciałam Wam opowiedzieć. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ten konserwatyzm możemy również zobaczyć w stosunkach synowa teściowa. Tak, to właśnie najbardziej dotyczy mnie, ale ja się staram dopasować, że tak powiem. Widzieliście, chyba było widać na Instagramie, jeśli obserwujecie mnie też na Instagramie, to na pewno widzieliście, że noszę raczej tutaj w Sivasie właśnie długie sukienki. Niektóre są z długim rękawem, niektóre z krótkim, ale wszystkie są długie i staram się właśnie nosić sukienki, a nie spodnie. Oprócz tego pomagam teściowej, co jest normalne, ale podejście teściowej do mnie jest zupełnie inne niż podejście jej do drugiej synowej, co mnie akurat martwi. No niestety taka jest tradycja. Synowa ma pozycję, że tak powiem, służącej tutaj w anatolijskich, konserwatywnych rodzinach. Kiedy przychodzi do domu teściowej, idzie od razu do kuchni, jeśli trzeba coś sprzątnąć, sprząta, jeśli trzeba coś ugotować, ugotuje. Teściowa siedzi w tym czasie w salonie, odpoczywa i przynoszona jest jej herbata, czy to, co akurat, na co ona ma ochotę, herbata, kawa, jakiś poczęstunek, po prostu, jak to się mówi, usługuje się teściowej. Taka jest tradycja, Turczynki to akceptują. Ja nie muszę tego akceptować. Taka tradycja, nic na to nie poradzimy. Co jeszcze? Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dużo mieszkańców Sivasu wyemigrowało do Niemiec, do zagranicy, imigrowało do większych miast. Najczęściej jest tak, że
młodzież, która studiuje poza Sivasem, zostaje w większych miastach, takich jak Ankara, Stambuł czy Izmir. W Stambule chyba jest ponad milion osób pochodzących właśnie z Sivasu. Być może część z nich właśnie nie akceptuje tego tradycyjnego, konserwatywnego życia, dlatego właśnie woli wyjechać, oddalić się od rodziny, która mieszka tutaj. Tego nie wiem. Nie wiem, jakie są przyczyny. Po prostu możemy się domyślać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że w Sivasie są właśnie konserwatywne rodziny, są jeszcze alewici. Alewici są ludźmi, są zupełnym przeciwieństwem. Moim zdaniem są osobami bardzo otwartymi na inność, na nowość. Nie są przywiązani do religii, tak jak właśnie osoby wyznania czy szkoły sunnickiej, bo zarówno alewici, jak i sunnici są muzułmanami. Jaka jest między nimi różnica, może Wam kiedyś o tym opowiem, ale to są zupełne przeciwieństwa. Jeśli traficie na rodzinę alewicką, to, o czym Wam opowiedziałam, o tym konserwatyzmie, na pewno to nie, w takiej rodzinie nie zobaczycie. Te rodziny są zupełnie, zupełnie inne. Zwrot o 180 stopni, że tak powiem. Także mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę temat konserwatywności tutaj anatolijskich rodzin. I zapraszam Wam teraz na kilka migawek z Sivasu właśnie. Muszę Wam powiedzieć, że Sivas bardzo się zmienił. Şeye konuşuyorum, kameraya konuşuyorum. Burası da yanan Madımak. Ha, Madımak Otel. Tu macie hotel Madımak. Znany hotel, który spłonął, a w hotelu razem z nim ludzie spłonęli. To było bardzo przykre wydarzenie dla Sivasu i nadal jest wspominane. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, Madımak Otel. Co tam się stało i dlaczego. A ja chciałam Wam powiedzieć, że
Odkąd przyjechałam do Sivasu pierwszy raz, to muszę wam powiedzieć, że Sivas bardzo się zmienił. Wcześniej, kiedy zaczynałam przyjeżdżać, tutaj było bardzo dużo kobiet w czarszafach, czyli w takich czarnych czadorach od stóp do głów. Teraz bardzo rzadko widać takie czarszafy. Przeważnie kobiety noszą chustki, kolorowe chustki, albo mają odkryte głowy. O, Maraś Londurma. Tak jak mówiłam, przepraszam za przerwę. Także zobaczcie sami, tak jak idziemy ulicą, widać, że jest dużo kobiet w chustach, ale chyba nie przyszła, że obok nas żadna osoba w czarszafie, czyli w tym czadorze. Raczej chusty albo odkryte włosy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, jeśli chodzi o Sivas, czy rodziny, osoby tutaj mieszkające, koniecznie pytajcie, piszcie w komentarzach. Ja postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli będzie trzeba, to przygotuję taki Q&A. Jeśli film wam się spodobał, to oczywiście lajkujcie i subskrybujcie kanał. Kolejne filmy z Sivasu będą już w formie vlogów. Postaram się przygotować filmy właśnie pokazujące zabytki tego miasta, znane i lubiane potrawy. I chcę wam jeszcze pokazać, co warto kupić, będąc właśnie w jednym z anatolijskich miast. Także dziękuję, że byliście tutaj ze mną i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Görüşürüz!